Diabeł i jego trzy złote włosy. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pewna biedna kobieta urodziła prześlicznego synka. Dziecko narodziło się w czepku i dlatego wszyscy nazywali je dzieckiem szczęścia. Przepowiednia mówiła, że chłopiec ten poślubi kiedyś królewnę. Wieści rozeszły się szybko, aż dotarły do króla, który nie był z tego powodu zadowolony. Władca, przebrany za kogoś innego, wybrał się więc do wioski w niecnych zamiarach. Poszedł do biednej kobiety i udając miłego powiedział: daj mi, kobieto, swoje dziecko, zaopiekuję się nim, będzie miało lepsze życie, zadbam o nie jako własne. Kobiecie trudno było na to przystać i rozstać się z synkiem, ale z ubóstwa często nie miała nawet co do garnka włożyć, zgodziła się i oddała niemowlę bogatemu przybyszowi. Król zabrał dziecko razem z kołyską i odjechał w dal na swym koniu. Gdy dotarł do rwącej rzeki, wyrzucił kołyskę z chłopcem do wody. Kołyska jednak nie zatonęła, ale płynęła z nurtem rzeki tak długo, aż zatrzymała się obok młyna. Rankiem chłopczyka znalazł młynarz i zabrał do domu. Młynarzowa bardzo się ucieszyła, ponieważ sami nie mieli swoich dzieci. Oboje uważali, że to dar od Boga i wychowywali chłopca w domu pełnym miłości, aż wyrósł na wspaniałego młodzieńca. Pewnego razu król wybrał się w podróż, a że szalała burza, zatrzymał się w młynie na nocleg. Przypadkiem w rozmowie dowiedział się, że syn młynarza nie jest jego prawdziwym synem, tylko znalezionym przed laty w rzece niemowlęciem. Król domyślił się, że jest to zapewne dziecko szczęścia, które kiedyś wrzucił do rzeki, chcąc się go pozbyć, by nie spełniła się przepowiednia. Następnego dnia król wysłał więc chłopca z listem do królowej. Chłopak, nieświadom zagrożenia, beztrosko wyruszył w drogę. Nikt nawet nie przypuszczał, że w liście tym może być aż tak okrutny rozkaz. Król bowiem napisał, iż młodzieniec po przybyciu na zamek ma zostać stracony. Kiedy po całym dniu podróży opadł sił, trafił do leśnej chaty. Nie wiedział, że w chatce tej mieszkają zbóje. Nikogo nie było w środku, a że sen zwalił go z nóg, zasnął, nie czekając na gospodarzy. Gdy ci wrócili do domu i zobaczyli nieproszonego gościa, bardzo się zazłościli. Przy śpiącym wędrowcu znaleźli list, a kiedy złamali pieczęć i go przeczytali, zmiękły im twarde zbójnickie serca i oszczędzili biedaka. Herszcz zbójów podarł list i napisał nowy, z rozkazem, aby zaraz po przybyciu młodzieńca odbył się jego ślub z królewną. Na drugi dzień chłopiec ruszył w dalszą drogę i niedługo potem dotarł do królewskiego zamku. Królowa przeczytała list i zgodnie z rozkazem wyprawiła piękne wesele. Młoda para bardzo się pokochała i żyła szczęśliwie. Po pewnym czasie z podróży wrócił zły król. Zdenerwował się, że przepowiednia się spełniła i chłopakowi znów dopisało szczęście. Król nie mógł tego znieść, rozgniewany, więc powiedział: jeśli chcesz nadal mieć królewnę za żonę, musisz przynieść z piekła 3 złote włosy diabła. Był przekonany, że tym sposobem już na zawsze pozbędzie się dziecka szczęścia. Chłopak bardzo kochał królewnę, więc ruszył w drogę bez zastanowienia i sprzeciwu. Przemierzał różne miasta i wioski, napotykał na różne cuda i tajemnice. Obiecał nawet, że niedługo rozwiąże zagadkę. Dlaczego jedno drzewo, na którym rosły złote jabłka, nagle zaczęło usychać, a także dlaczego pewna studnia, z której tryskało wino, znienacka wyschła. Dotarł w końcu do wielkiej wody i musiał przepłynąć na drugi brzeg. Napotkał nieopodal Fisaka, który siedział w łodzi, więc poprosił go o przeprawę. Flisak ten skarżył się, że pływa od brzegu do brzegu, tam i z powrotem, od wielu już lat, a jakaś siła nieczysta nie pozwala mu opuścić łodzi. Gdy młodzieniec wysiadł z łodzi, obiecał, że nie zapomni o nim i niedługo rozwiąże jego problem. W końcu dotarł do bramy piekła, wszedł do środka, ale po diable nie było ani śladu. Napotkał tam za to babkę diabła, która siedziała w wielkim fotelu i robiła ciepłe skarpety dla swojego wnuka. Młodzieniec przedstawił się i opowiedział kobiecie, dlaczego przyszedł. Zrobiło się jej szkoda chłopaka i obiecała mu pomóc.
Diabeł tymczasem robił ludziom psoty, a kobiecina nudziła się ogromnie. Postawiła więc chłopcu warunek, że do powrotu jej wnuka zostanie on w piekle i będzie grał w nią w szachy. I też tak się stało. Po paru dniach, kiedy usłyszała, że diabeł się zbliża, zmieniła szybko chłopca w małego stworka i schowała go do kieszeni fartucha. Gdy diabeł go zobaczył, źle by się to skończyło. Diabeł zjadł obiad i położył się na poobiednią drzemkę. Wtedy to jego babka usiadła przy nim i zaczęła drapać go za uchem, ponieważ bardzo to lubił. Wyrywała mu 3 złote włosy na tyle delikatnie, by się nie obudził. A że diabeł zwykle gadał przez sen, przepytała go dokładnie. Powiedział, dlaczego flisak nie może wyjść z łodzi, dlaczego jabłonka nie rodzi już złotych jabłek i dlaczego ze studni nie tryska wino. Potem kobieta odczarowała młodzieńca, on zaś podziękował jej i uradowany wyruszył w drogę powrotną. Napotkał flisaka, a gdy już przypłynęli na drugi brzeg, powiedział, co się dowiedział od diabła. Będziesz mógł opuścić łódź tylko wtedy, gdy oddasz swoje wiosło w ręce innego człowieka. I ruszył dalej. Doszedł do miasta, w którym wyschła studnia i przekazał mieszkańcom to, co diabeł rzekł. W studni siedzi ogromna ropucha. Gdy ją wyciągniecie, znów tryśnie wino. Zaraz do studni spuścili po linii ochotnika, który wyciągnął wielką ropuchę. Wino natychmiast trysnęło. Po dziękowaniu uradowani mieszkańcy dali młodzieńcowi osła i załadowali na niego 2 worki złota. Następnie dotarł do miasta, gdzie uschła złota jabłonka i przekazał wieści od diabła. Pod drzewem siedzi mysz, która podgryza korzonki. Kiedy ją wyciągniecie, drzewko odżyje, znów zakwitnie i obrodzi złotymi jabłkami. Jak im powiedział, tak zrobili. Gdy tylko wyciągnęli mysz, jabłonka zaczęła wypuszczać świeże listki i piękne złote owoce. W podziękowaniu uradowani mieszkańcy dali młodzieńcowi osła i załadowali na niego 2 worki złota. Po długiej podróży w końcu chłopak dotarł do zamku i swojej ukochanej żony. Wręczył królowi 3 złote włosy diabła, tak jak władca sobie tego życzył. Król był bardzo zdziwiony i zły, że ukochany królewny wrócił. Lecz gdy zobaczył obładowane złotem osły, pozwolił mu zostać z królewną. Aż mu się oczy zaświeciły chciwości, gdy patrzył na złoto. Wypytał młodzieńca, skąd ma tyle złota? A ten odpowiedział, jak przepłynąłem przez wielką wodę na drugi brzeg, nazbierałem trochę, bo złoto tam leży na brzegu, zamiast piasku i kamieni. Kiedy wszyscy cieszyli się z powrotu młodzieńca, król, nie powiedziawszy nikomu, dokąd jedzie, wsiadł czym prędzej na konia i ruszył po złoto. Nad wodą spotkał flisaka i nakazał mu, aby przeprawił go na drugi brzeg. Flisak naprosił go na łódź, dał królowi swoje wiosło, a sam czym prędzej skoczył na brzeg. Wreszcie był wolny, a zły, zachłanny, chciwy król pływał łodzią od brzegu do brzegu, tam i z powrotem, może nawet do dziś.